Witam Państwa po przerwie. Tych z Państwa, którzy czekali przez przerwę na moją obecność, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że kolejną godzinkę Państwo również spędzicie w moim towarzystwie. Witam tych z Państwa, którzy dopiero dołączyli. I dla Was przypomnę numery, pod które można dzwonić do mnie tutaj, aby porozmawiać chwileczkę ze mną na wizji, aby usłyszeć odpowiedź, zobaczyć, jakie karty tę odpowiedź ujawniły. 708 588 444 to numer tutaj do mnie na wizję. 708 788 660 to numer poza wizję. Poza wizją dyżuruje dzisiaj przy programie oczywiście cała plejada moich koleżanek i jak widać mój jeden kolega, czyli Jasnowic Roland. Jest również z nami Wróżka Viveka. Osoba o niezwykłej wiedzy ezoterycznej, osoba, która wiele czasu spędzała na zgłębianiu właśnie tej wiedzy duchowej i z którą rozmowa na pewno da Państwu nie tylko przyjemność, ale da Państwu ukojenie, uspokojenie, jak również wiedzę. Tę wiedzę, która jest potrzebna do tego, aby zrobić kolejny krok, aby wyjść z problemu lub aby nie wejść w problem. Polecam gorąco rozmowę z Wróżką Viveką, bo rzeczywiście jest to niezwykła osoba. Numerolog Kasia, nikomu nie muszę przedstawiać Kasi. Ci z Państwa, którzy chcieliby właśnie, kiedy już się skończą te złe tranzyty na niebie, o których opowiadał Pan Piotr w swoim horoskopie majowym, mogą skonsultować z Kasią datę, nazwę firmy, którą chcieliby założyć, czy datę rozpoczęcia działalności. Możecie Państwo również skonsultować z Kasią swoje indywidualne dane numerologiczne. Może trzeba coś zmienić, może trzeba coś dopisać, może trzeba coś zniwelować. Kasia, analizując pełen portret numerologiczny, będzie Państwu mogła tych wszystkich odpowiedzi i podpowiedzi udzielić. Tak jak Państwo widzicie, zmieniają się te wizytóweczki. Kto ma życzenie porozmawiać poza wizją, może korzystać z numerów indywidualnych, a tak jak powiedziałam, pod numerem 708 788 660 dziś jako pierwsza odbierze numer Wróżka Viveka. Serdecznie polecam rozmowę z Viveką. Co jeszcze? Jeszcze miałam Państwu przypomnieć, że istnieje możliwość połączenia się tutaj ze mną na wizji przebywając poza granicami naszego kraju, czyli połączenia międzynarodowe opłacane przez Państwa kartą kredytową. Wielu z Państwa narzeka, że trudno jest Wam jakby zrealizować to połączenie. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podjął próbę i ta próba się nie udała z takiego czy innego powodu, proszę nie obawiać się zadzwonić tutaj do naszych panów, którzy te połączenia realizują. Oni wytłumaczą, oni wyjaśnią. Być może nie ten klawisz Państwo żeście na telefonie nacisnęli. Być może Państwa karta nie jest upoważniona, tak, do realizowania przelewów wirtualnych, ale wtedy też zawsze można się w swoim banku dopytać, czy nie moglibyście wymienić na taką kartę, która pozwoli Wam właśnie zrealizować płatność i umożliwi Wam jakby otwarcie drzwi tutaj do nas, do warszawskiego studio. Jeszcze raz przypomnę, 708 588 444 to numer do mnie na wizję. SMS-y 7347, w treści należy wpisać WOW, kropka, treść pytania do mnie, do moich kart. Przy okazji proszę podać swoją datę urodzenia, imię i te same dane osoby, o którą Państwo chcielibyście zapytać. A ci z Państwa, którym nie wystarcza rozmowa telefoniczna, mogą, tak jak przedstawiał tutaj Pan Maciej, nasz, nie wiem nawet jak nazwać, bo to takie nasze echo wszędobylskie. Są dwa numery wyznaczone, pod które dzwoniąc każdego dnia od poniedziałku do piątku między godziną 14 a 19 będziecie Państwo mogli zamówić sobie 40-minutowy seans wróżebny z ulubioną wróżką czy też z ulubionym jasnowidzem. I taka rozmowa w cztery oczy przez wielu z Państwa jest jednak wyżej ceniona niż te połączenia telefoniczne. Przy okazji oczywiście
można się umówić na spotkanie z Joasią, nie tylko po wróżbę, z Joasią czarownicą naszą, ale również możecie Państwo w ciągu tych 40 minut zrealizować z Joasią swój indywidualny rytuał w zależności od tych potrzeb, które posiadacie. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Mam nadzieję, że będziecie Państwo korzystali z mojej obecności. Serdecznie zapraszam. Wracając do tej naszej numerologicznej czwóreczki, do czego ona nas jeszcze nawołuje? Przede wszystkim nawołuje nas, pojawiając się w naszym portrecie numerologicznym, do systematyczności, do jednak takiego dążenia, w którym będziemy mogli w pewnym momencie stanąć i powiedzieć, wszystkie punkty listy zostały odhaczone. W przeciwieństwie do trójki, która właściwie skłania nas do takiego lekkiego rozproszenia, i trójka nie opisuje zamkniętej przestrzeni, trójka jakby nie tworzy widocznego horyzontu przed nami, i ten horyzont nie zamyka naszej przestrzeni działania, to czwórka jednak ma za zadanie, czy przymusza nas do tego, żeby skoncentrować się na jednym kierunku działania. Im bardziej próbujemy rozproszyć czwórkę, tym bardziej negatywnie ona zaczyna skutkować i wtedy niestety, ale grożą nam straty finansowe, grozi nam utrata bezpieczeństwa dnia codziennego i nie tylko bezpieczeństwa finansowego, ogólnie rzecz biorąc, mogą nam się rozsypywać te sytuacje, te układy, które żeśmy w trudzie próbowali zbudować i o które chcieliśmy opierać naszą przyszłość. Czwórka sama w sobie jest wibracją gromadzenia, stąd też osoby mające silnie tą czwórkę zaznaczoną narażone są też na pewne negatywne aspekty tej wibracji, przede wszystkim na nadmiar w organizmie, na trudność z wydaleniem na zewnątrz. Są to też osoby, którym często bardzo trudno przychodzi na przykład zrzucić jakiś tam delikatny nadmiar kilogramów. Dlaczego? Dlatego, że organizm przy silnie zaznaczonych czwórkach, organizm ustawiony jest na kumulowanie, na takie komasowanie i na trzymanie w sobie. Bardzo często w czwórce pojawiają się wszelkiego rodzaju dolegliwości związane z ograniczoną ruchomością, bo tak jak właśnie, jak też wynika z natury tej wibracji, nie jest to wibracja elastyczna, tak też i nasz organizm pod jej wpływem traci właśnie tę taką elastyczność, taką gibkość. Stąd też bardzo często pojawiają się problemy stawowe, ale przede wszystkim problemy, które prowadzą do ograniczenia ruchomości stawów, do zmniejszenia elastyczności stawów, do wysychania tych właśnie tych tkanek międzystawowych. Bardzo często, jeśli do tego dochodzą wibracje wskazujące na gospodarkę hormonalną, dochodzi do nadmiaru określonych hormonów, co na przykład w przypadku kobiet może skutkować dość poważnymi problemami, jeśli chodzi później tak o zajście w ciążę. Dlatego też osoby, które mają czwórki silnie zapisane, silnie zaznaczone, powinny dbać o to, aby ułatwiać organizmowi trzymanie równowagi bez skłonności do nadmiarów. Oczywiście wsparta jakimiś tam szóstkami, czy nawet trójkami może prowadzić do nadmiaru cukru, a co za tym idzie do cukrzycy. Jednocześnie też sama ta czwórka daje nam taką nieco ociężałość i są to na pewno ścisłe umysły, są to na pewno ludzie, którzy potrzebują wiedzy bardzo wymiernej, wiedzy, którą można dotknąć, czyli jakby tej wiedzy materialnej, takiej stricte udowadnialnej. Natomiast bardzo często też zdarza się tak, że są to osoby, którym dość trudno jest przyjąć
zdanie, opinie czy nowości. Na pewno czwórki nie lubią nagłych zmian. Na pewno czwórki nie lubią w ogóle relokowania się, tak? Czyli osoby z silnie zaznaczoną czwórką będą osobami, które nie przepadają za podróżami, nie przepadają przede wszystkim za tym momentem, gdzie zostaje zaburzony cykl dnia, za tym momentem, gdzie zostaje zaburzona jakaś harmonia w ich przestrzeni życiowej, a zwykle wyjazdy właśnie no to wprowadzają w nasze życie pewien chaos. Czwórka wtedy będzie rozkojarzona, czwórka będzie poddenerwowana, czwórka będzie taka zatrzaśnięta w sobie, a co za tym idzie, na pewno nie jest to szczególnie miły kompan do takich troszkę podróży na wariackich papierach, czyli jeśli chcemy jechać autostopem albo chcemy się zatrzymywać tam, gdzie nas zmierzch zastanie, to im więcej osób w tym będzie brało udział z silnie zaznaczonymi czwórkami, tym więcej będzie wybrzydzania, tym więcej będzie poddenerwowania i tym trudniej będzie uzyskać właśnie taki wymiar spontanicznej podróży czy spontanicznej przygody. Czwórka sama w sobie daje nam również pewną wewnętrzną stałość i taką skłonność do tradycjonalizmu. To może być i miłe, i dobre, i słuszne. Zwykle osoby z silnie zaznaczoną czwórką nie podążają za takimi nowinkami modowymi, na przykład wynikającymi z wprowadzania jakiegoś takiego bardzo silnego chaosu do swojego stroju. Nie będą te osoby przepadały za wszelkiego rodzaju stylem, tu rozprute, tu naderwane, tu za długie, tu za krótkie. Raczej będą to właśnie osoby, które trzymają się pewnej tradycyjnej linii, choćby modowej, z osoby, które lubią konkretne barwy, tak? Czyli nie lubią melanży, lubią, kiedy biel jest bielą, czerń jest czernią. Granat to granat, zieleń to zieleń. Będą to też osoby, które nieźle czują się we wszelkiego rodzaju czy konwencji, czy kolorach stricte militarnych. Dlaczego? Dlatego, że one też są oparte przede wszystkim o taki tradycjonalizm, o krój bardzo taki ociosany z wszelkiego rodzaju ozdób. Czwórka nie lubi właśnie tego, czwórka nie lubi przeładowania, jeśli chodzi o ozdoby. Nie lubi ozdób, które nie mają pewnego ciężaru, nie mają pewnego wymiaru, czyli właściwie wszelkiego rodzaju takie plastikowe gadżety typu, nie wiem, opaseczka z kokardeczką, plastikowe kolczyczki, wisiorek ze sznureczka, to kompletnie nie jest czwórki bajka. Stąd też, jeśli na przykład chcecie Państwo zrobić prezent komuś, kto ma silnie zaznaczone czwórki, to raczej należałoby postawić na taką dyskretną elegancję niż na jakieś takie fikuśne, ale niezbyt trwałe rzeczy, bo wtedy czwórka no, nie będzie ceniła waszej elokwencji przy wyborze, nie będzie ceniła waszego pomysłu, tylko przede wszystkim skoncentruje się na materiale, z którego dana rzecz jest zrobiona i w sposób taki, no, można byłoby powiedzieć, bardzo czytelny, wyrazi brak jakości danego prezentu. Czwórki też w naszej dacie urodzenia wprowadzają trudność mówienia o swoich emocjach. Stąd też żyjąc z czwórką pod dachem, raczej należałoby odczytywać jej uczucia poprzez fakt właśnie dopilnowywania tego, co my lubimy, dbania o to, na czym nam zależy, organizowania tego nam, co byśmy chcieli zrobić, czy co byśmy chcieli, gdzie byśmy chcieli pójść.
Natomiast trudno jest od czwórki oczekiwać, że usiądzie i będzie nam, nie wiem, grała na gitarze i śpiewała balladę, albo że nagle wstanie i wydeklamuje nam jakieś piękne strofy z dużą ilością słów kocham cię. Słowo kocham cię dla czwórki jest jak rodzaj pieczęci, dlatego też niezbyt często go używa, ale rzeczywiście jeżeli używa, to należy to bardzo poważnie traktować. Stąd też czwórki nie cenią ludzi, którzy rzucają słowa na wiatr. Nie cenią ludzi, którzy składają obietnice i ich nie dotrzymują. Żeby nie wiem, jak był ktoś kochany, uroczy, sympatyczny i czarowny, jeżeli rzeczywiście wykaże się taką nieodpowiedzialnością, wykaże się skłonnością do zapominania, to można byłoby powiedzieć, że jest u czwórki skreślony. Dlaczego? Dlatego, że czwórka w oparciu o wszystko, co przychodzi ze świata zewnętrznego, w tym też obecność ludzi i ich deklaracje składane w jej kierunku, będzie budowała pewną płaszczyznę, a na tej płaszczyźnie będzie konstruowała pewną przestrzeń swojego życia. I jeżeli raz, drugi, trzeci okaże się, że ktoś coś obiecał, zapomniał, nie przyniósł, zrobi to później, czwórka zamknie się na współpracę z takim człowiekiem, jednocześnie też gdzieś nie mówiąc, o co chodzi, tak? To jest największym problemem czwórki, że dość trudno jej jest wyartykułować, tak jak słowa miłości, tak samo słowa rozczarowania. Myślę, że każdy, kto z czwóreczką lub z osobami, które mają tą czwórkę silnie zaznaczonymi, żyje czy będzie żył, dzięki dzisiejszej tej naszej rozmowie będzie mógł łatwiej zrozumieć, tak, te osoby. Mówi się często, że czwórka jest materialistą. Trudno byłoby powiedzieć, że nie, bo rzeczywiście czwórka lubi mieć, czwórka lubi posiadać. Dla czwórki ważniejsze jest posiadanie pieniędzy na kupce niż realizacja jakichkolwiek przedsięwzięć. Dla czwórki przedsięwzięcia realizowane nie są zyskiem, tylko są kosztem. Zyskiem jest to, co leży na kupeczce. Są cyferki, które ukazują się na stanie konta, ale wszelkiego rodzaju właśnie taka wirtualność materii również czwórki nie satysfakcjonuje i bardzo charakterystyczne jest też to, że osoby z silnie zaznaczoną czwórką nie umieją do końca funkcjonować w tym naszym nowoczesnym świecie, na przykład z pieniędzmi plastikowymi. Ja z wieloma osobami się spotkałam już w swojej tutaj jakby działalności ezoterycznej i zawsze, można byłoby powiedzieć, że zawsze te osoby śmieją się trochę, że bez iluś set tam złotych, nie wiem, 200, 300, 500 na miasto nie wychodzą, pomimo tego, że mają kartę kredytową, pomimo tego, że mają kartę płatniczą, to tak naprawdę czują, że posiadają środki płatnicze wtedy, kiedy w postaci monet czy papierków namacalnych mają je w portfelu. Może dość trudno jest czwórkę namawiać na inwestycje, bo czwórka wnosi taką ostrożność decyzji i wnosi też rodzaj skąpstwa. Stąd też niekoniecznie należałoby oczekiwać, że ktoś silnie zaznaczoną czwórką będzie skłonny do robienia nam prezentów, będzie skłonny do rozrzutności i nie dlatego, że my nie jesteśmy dla niego ważni, nie dlatego, że nie jesteśmy dla niego wartościowi, ale ja czasami się śmieję, mówiąc o czwórce, że to jest taki trochę kaczor Donald Sknerus, że gdzieś to takie mam przy sobie, jest silniejsze niż chcę ci ofiarować. Zresztą też jeśli czwórka zrobi prezent i nie zostanie on w sposób szczególny uhonorowany,
to można byłoby powiedzieć, że robi się ogromne tyły wtedy u takiej osoby sobie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie każda złotówka jest obracana przez tą czwóreczkę na wszystkie sposoby świata tego i z dużym trudem przychodzi wydawanie tych pieniędzy. Jeśli już wyda, to chciałaby niemalże z metką o wartości ten prezent ofiarować, żeby ktoś w sposób taki należny, niemalże z czołobitnością, ten prezent celebrował, ten prezent ustawiał, dbał o niego i podkreślał, że to jest właśnie od danej osoby prezent. Nie ma złych wibracji, nie ma czegoś takiego, jak fajniej jest mieć czwórkę koło siebie niż trójkę, albo fajniej jest być szóstką niż czwórką. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie zwykle dobieramy się w pary albo na zasadzie uzupełniania pewnych braków, albo na zasadzie wspólnego punktu widzenia. I teraz, jeśli w naszym życiu my, tak, z naszymi wpływami, z naszymi wibracjami mamy skłonność do rozfruniania, do rozrzutności, do rozpoczynania wielu spraw jednocześnie, do niedokańczania tych spraw, jeśli jesteśmy spóźnialscy, jeśli dajemy słowo i to słowo tak troszkę traktujemy luzacko, to oczywistym jest, że taka czwórka pojawiając się w naszym życiu będzie nas poniekąd jakby uczyła rzetelności, takiej życiowej rzetelności, odpowiedzialności, będzie nam tworzyła taką troszkę rubryczkę Excela, do której my musimy wpisywać, co żeśmy zamierzali zrobić, co zrobiliśmy i ile nam zostało do zrobienia i będzie nas z tego rozliczała. Dzięki temu my z tymi wibracjami, takimi troszkę rozchełstanymi, nie będziemy tracić możliwości, nie będziemy tracić okazji, nie będziemy też tracić oczywiście naszych środków finansowych. Natomiast jeśli zejdą się takie dwie czwóreczki w jednym miejscu, to one z jednej strony rozumieją działania, tak, tej drugiej strony, ale poniekąd może wystąpić wtedy konflikt terytoriów, czyli jeśli Państwo jesteście czwórką i macie partnera czwórkę, to dobrze by było na samym początku ustalić, który fotel jest czyj, które miejsce na kanapie jest czyje, który pokój do kogo należy, o której godzinie będziemy spożywali śniadanie, obiad i kolację. Dlaczego? Dlatego, że może następować coś, co chciałoby się nazwać próbą zawłaszczenia terytorium. Czwórka nie lubi, kiedy dotyka się jej rzeczy, nie lubi, kiedy przekłada się jej rzeczy i nie lubi, kiedy używa się jej rzeczy. I tak jak powiedziałam, nie dlatego, że jest egoistą, tylko dlatego, że sięgając po coś ręką i nie znajdując tego tam, gdzie to wcześniej odłożyła, czwórka traci poczucie bezpieczeństwa. I żeby ludzie w naszym towarzystwie dobrze się z nami czuli, poniekąd jakby podstawową naszą rolą jest dać im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jeśli nawet Państwo zapytacie, czy mogę od ciebie pożyczyć? Czwórka w ogóle nie znosi, kiedy ktoś, no właśnie, nosi jej ubrania, używa jej kosmetyków, używa jej płynu do kąpieli, używa jej gąbki. To jest to takie trochę zawłaszczanie, tak? To jest moje i już. I bez względu na to, czy jest to rzecz wartościowa, czy jest to rzecz kompletnie bez wartości, a w każdym razie o bardzo, bardzo małej wartości, to pojawia się rozdrażnienie w czwórce, jeśli ktoś używa jej przedmiotów, używa jej rzeczy, albo zasiada na jej miejscu. Trochę to tak jest, że
chcąc uszanować, no właśnie, potrzeby drugiego człowieka, czasami musimy oddać coś ze swoich potrzeb, tak? Dlatego też powiedziałam, jeżeli dwie osoby mają silnie zaznaczoną czwórkę, to zanim zaczną się wzajemne pretensje, że ktoś komuś zajął miejsce, albo ktoś zapomniał, że my dzisiaj o tej porze to zawsze włączamy sobie telewizor na trzeci kanał, to dobrze jest to ustalić, a wręcz w przypadku czwórki dobrze jest to niemalże spisać, jak taki kontrakt między dwójką ludzi. I wtedy unikniemy nieporozumień i choć ktoś z boku, kto w sposób bardziej spontaniczny podchodzi do życia, może się z tego naśmiewać, czy może uważać to za brak sensownego działania, to jednak to rozwiązanie będzie dawało możliwość takiego harmonijnego współistnienia. Jasne określenie, jasne opisanie tego, co jest nam potrzebne do szczęścia, tego, co należy do nas, daje czwórce poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa i wtedy na taką osobę możemy zawsze liczyć. Wtedy jej deklaracja będzie deklaracją niemalże nie do zburzenia. Ale to tak tyle, jeśli chodzi o czwóreczki. Nie chciałabym tutaj też Państwa zanudzać, bo większość tych wpływów jednak nie występuje w taki pojedynczy sposób. Dlaczego? Dlatego, że mamy wiele wibracji. Dlatego, że nasza data urodzenia składa się z dnia, z miesiąca, z roku urodzenia, a te nasze właśnie szczyty, czy też te nasze wyzwania również opisywane są różnymi wibracjami. Natomiast jeśli będziemy znać pewne przyporządkowania cech do niektórych do tych wibracji podstawowych, będzie nam też łatwiej odnaleźć to i zrozumieć niektóre zachowania. Bo ktoś mógłby powiedzieć, ale ja nie jestem czwórką, mam piątkę z drogi życia, a też lubię tak. Ale jak poszukamy, może się okazać, że właśnie dzień urodzenia jest czwórkowy, klucz wcielenia jest czwórkowy lub szczyt piramidy jest czwórkowy, bo jeżeli czwórka występuje również w szczycie piramidy, to tworzy coś na kształt takiego parasola, takiego pryzmatu i wtedy chociaż będzie mniej hermetycznie działała na naszą osobę, to jednak we wszystkich działaniach będzie można odnaleźć te znamiona dążenia do stałości, znamiona dążenia do stworzenia pewnego rodzaju porządku, do poukładania wszystkiego na tak zwanym swoim miejscu, posegregowania w pewnych pudełeczkach i nawet jeśli te pudełeczka będą często się przemieszczały z racji tego, że realizujemy drogę życia 5, to jednak otwarcie tej takiej bezpośredniej przestrzeni, która należy do nas, będzie nosiło znamiona właśnie podejścia czwórkowego. Przypomnę Państwu, że jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby odpowiadać na Państwa pytania. 708 488 nie, 708 588 444 to numer tutaj do mnie na wizję. O, a teraz Panowie wyświetlili Państwu beleczkę z numerem do zrealizowania połączenia międzynarodowego, czyli plus 48 to jest numer kierunkowy na Polskę, 22 to jest numer kierunkowy tutaj do Warszawy, 463 4278, nie wiedziałam czy to 3 czy 8, to numer, który wybierając usłyszycie Państwo głos tutaj któregoś z naszych panów realizatorów i już dalej pokierują waszymi krokami, pokierują waszymi działaniami. 10 minut rozmowy jest to koszt 50 zł z podatkiem VAT. Można, tak jak widać, realizować te połączenia przy użyciu różnych kart kredytowych. Niestety nie wszystkie karty płatnicze mogą to zrealizować. Ja się ostatnio dowiedziałam, że tylko te karty płatnicze, które mają wypukle wytłoczone numery, obsługiwane są przez system e-kart, czyli można nimi realizować płatności wirtualne.
Zatem serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam do kontaktu. Jasnowidz Roland. Dawno Rolanda nie było, miał troszeczkę czasu, potrzebował trochę czasu do odpoczynku, więc w zeszłym tygodniu niekoniecznie Państwo, którzy cenicie sobie tę zdolność, którą dysponuje Roland, niekoniecznie mogliście skorzystać z jego widzeń, z jego przeczuć, z jego odczuć, ale przede wszystkim niekoniecznie był dostępny ze swoją energią, którą Państwu przesyła, dzięki której Państwo czujecie poprawę i w swoim zdrowiu takim psychoemocjonalnym, ale też i w tym zdrowiu czysto fizycznym. Stąd też dzisiaj, skoro jest zalogowany, polecam, korzystajcie Państwo z jego obecności. Miłośnicy run, jeśli tarot to za mało, mogą po poradę zgłaszać się do runistki Beaty. Oczywiście jak runy, to i wsparcie skryptami, wsparcie binrunami. Być może trochę trudno na odległość jest Państwu zaproponować jakąś binrunę, która mogłaby być użyta w Waszym przypadku, ale z tego co rozmawiałam z Agnieszką Mieszkiel, która również jest runistką i która bardzo często dyżuruje tutaj przy programach, od następnego pobytu Agnieszka chciałaby właśnie dla Państwa na wizji prowadzić coś na kształt takich troszkę warsztatów, jak te znaki, te magiczne, energetyczne znaki runiczne, jak je malować, jakich barw używać, jak się koncentrować do tego. Wtedy myślę, że również dla osób, które uzna, że potrzebowałyby binruny, będzie taką binrunę malowała na wizji i będziemy tutaj Państwu starali się to przesłać na Państwa adres domowy, jeśli ktoś sobie życzyłby otrzymać od Agnieszki właśnie taki prezent magiczny, taki prezent energetyczny. 708 588 444, przypominam, to numer tutaj do mnie na wizję. Cisza zapadła, nie wiem czemu, ale przypomnę również, że mamy formę SMS-ową. Już pierwsza część SMS-ów po poprzedniej godzinie została tutaj przesłana. Za chwilkę pewnie Państwo będziecie chcieli wysłać kolejne. Ja tylko przypomnę, 7347 to numer, pod który należy wysyłać swojego SMS-a. W treści należy wpisać WOW, jest to skrót od nazwy naszego programu W objęciach wróżki. I oczywiście należy wpisać swoje imię, datę urodzenia oraz swoje pytanie. I 21:30 to czas, w który poświęcę na odpowiedzi na te pytania, stąd też do godziny 21:00, myślę, że gdzieś tak 15, byłoby dobrze, abyście Państwo wysłali te wszystkie pytania, które chcielibyście, aby do mnie dotarły. Jako że dzisiaj mamy 13, no właśnie, czwórka wypadła nam w czwartym dniu. Ale witam, halo? Halo, halo? Bardzo cichutko Panią słyszę, tam Panowie zaraz podgłośnią nam. Dobrze, dzień dobry. O, witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Ela. Tak. 11.05.58. Tak. Pani Danusiu, chciałam zapytać o moje życie osobiste. Mhm. A w ogóle to portret numerologiczny jakiś też chciałabym, żeby mi Pani przedstawiła. Dobrze, Pani Elu, co Pani rozumie pod słowem życie osobiste? No może życie, może tkwię w związku toksycznym, mhm, bardzo i nie wiem, mam się strzec, mam, co ja mam uczynić ze sobą, żebym... Pani Elu, a jak ma na imię Pani partner? Sławomir. Mhm. A jaką ma datę urodzenia?
03 3 53 18 21 30 piąteczka. Zobaczmy w ogóle, co tu się dzieje w tym związku. Znaczy, rzeczywiście, wie Pani co, Pani Elu, jest to pokazane, że może nie tyle od razu związek toksyczny, ale można byłoby powiedzieć, że to jest związek chory, bo ja powiem tak po imieniu, dobrze? Pani tak jakby przyzwyczaiła się, nawet jeśli Pani mąż zachowuje się karygodnie, bo dokładnie tak jest pokazane, że jest i oschły, i niemiły w obejściu, i sarkastyczny, i cyniczny, i kąśliwy, i ciągle jakieś żale ma, to i Pani, i on jakbyście czekali, że jutro coś zmieni, tak? Że właściwie, no dobra, to już jeden dzień przeżyty, to zobaczymy, co jutro przyniesie. Samo się w naszym życiu nic nie zmienia, Pani Elu. Pani jest też pokazana już bardzo krytycznie, wyrażająca swoje opinie na temat swojego męża. Czyli tak naprawdę wasze życie opiera się o takie ciągłe ścieranie się, takie ciągłe okaleczanie. Tutaj same karty mieczy są w tych postawach i chciałoby się czasami zapytać, czy nie szkoda życia? Według tego, co pokazują karty, Państwa związek generalnie nie bardzo ma rację bytu na tak zwane do końca życia, tak? Bo w pewnym momencie karty też w przełożeniu pokazały, że tak czy siak Pani będzie miała dosyć takiego życia, Pani będzie miała dosyć takiego partnera, takiego człowieka koło siebie, tak? Zresztą on też ma trochę Pani dosyć, no więc tak obydwoje macie siebie dosyć i obydwoje zwlekacie z czymś tam, z takimi decyzjami. Co prawda ja tutaj nie mogłabym powiedzieć, że ten Państwa rozwód dokona się za, nie wiem, za rok, za miesiąc, za tydzień, za półtora roku, bo nawet takie Pani odcięcie się od męża, związane w ogóle z jakąś wyprowadzką i wyjazdem wręcz, więc będzie Pani będzie szukała sposobu, żeby nie żyć z nim pod jednym dachem, ale jednocześnie cały czas nie ma tego dojścia w najbliższym czasie do rozwiązania formalnego tego związku. Niemniej jest Panią namawiać, rozumie Pani, bo to jest Pani życie, Pani małżeństwo i Pani decyzje. Na pytanie, co zrobić, ma Pani dwie opcje. Albo się rozwieść, albo trochę szybciej sobie znaleźć możliwość, nie wiem, oddalenia się, wyjazdu, bo jest też pokazane, że ten Pani wyjazd jest takim taką ucieczką, czyli że gdzieś też te zachowania męża w pewnym momencie będą w Pani odczuciu niemalże zagrażały Pani bezpieczeństwu i to jest takie trochę pod osłoną nocy uciekanie. Mnie się pokazał człowiek, który jest zdolny i szarpnąć, i popchnąć, i nawet może nie tyle z jakąś taką, no nazwijmy, z taką perfidią okaleczyć, ale przy okazji takich agresywnych jakichś manifestacji, no też można i okaleczyć drugiego człowieka, prawda? Więc to jest, no to jest pokazane. On jeszcze na razie przez cały czas pokazany jest jak ktoś, kto trzyma nad Panią karzący palec Boży, tak? Czyli właściwie cokolwiek by Pani nie zrobiła, a jemu się to nie podobało, to jest takie wyznaczanie na Panią wyroku i taki rodzaj egzekucji wykonywanej, tak? Nie wiem, nie dam ci pieniędzy, albo nie dam Ci wejść, albo nie dam Ci włączyć telewizora. Ale z czasem jemu już to nie wystarczy, bo w tym wszystkim też jest pokazane, że Pani ma świadomość wewnętrznie, że jest to mężczyzna,
który nie ma w sobie delikatności, tak? Bo czasami można być na kogoś złym, można nawet rzucić talerzem o podłogę, ale ma się taką troskę o zdrowie i o życie drugiego człowieka i nigdy w życiu tym talerzem by się w niego nie rzuciło. Natomiast no myślę, że pani mąż nie miałby większych problemów już za chwilę z tym, żeby takim talerzem rzucić w pani kierunku, bo jest pokazany po prostu jako ktoś o nieco prymitywnej inteligencji emocjonalnej, czyli ktoś nieempatyczny, ktoś taki, kto jak się zaperzy, zacietrzewi, to skupia się tylko na rozładowaniu emocji, a nie na tym, że rozładować emocje to jedno, ale jeszcze nie poharatać drugiego człowieka to drugie. Ma pani też, i ja tutaj pani to pokażę przy tej dacie urodzenia, bo niestety jesteście państwo takim trochę książkowym przykładem negatywnego wibrowania dwóch wibracji, tak? Bo tak, z jednej strony pani ma tą jedenastkę. Jedenastka wnosi rodzaj niezdecydowania w nas. To jest taki, to też jest niestety przyjmowanie w życiu postawy ofiary i takiego poświęcania się na rzecz pewnej jakiejś idei, która najczęściej jest ideą stworzoną w naszej głowie. Tak? Jedenastka niestety też utrudnia nam podejmowanie decyzji. Przy pani trójce ja uważam, że jest pani do tego wszystkiego osobą szalenie znerwicowaną, osobą, która też nie potrafi do końca konstruktywnie wyłożyć, tylko do pewnego momentu, tak trochę jak mysz pod miotłą, chowa się, żeby nie wszcząć, tak, żeby nie zainicjować jakiegoś niepokoju, a z drugiej strony, kiedy najmniej jest odpowiedni moment, pani wtedy może właśnie jakby wylewać siebie, bo trójka już, trójka jak przykryje jedenastkę, to będzie pani, i nie będzie pani zwracała uwagi na słowa, i nie będzie pani zwracała uwagę, kto to słyszy, i nie będzie pani zwracała uwagi na porę dnia, tylko już ta trójka wyrzuci z siebie wszystko. Ale proszę pamiętać, że jedenastka to jest postawa ofiary, tak, czyli ja często mówię, że w życiu nie ma, w naszym życiu nie ma oprawców, są tylko ofiary. Bo jeśli my komuś pozwalamy posuwać się o krok dalej, to my dajemy przyzwolenie na zachowania, które wynikają z tego kroku dalej. Bardzo często my dajemy przyzwolenie na to, nie rozliczając kogoś z agresji wobec nas, tak? Czyli w pewnym sensie jakby pozwalamy, żeby nas ktoś tak traktował, jak traktuje, bo ludzie nas traktują tak, jak my im na to pozwalamy. I z racji tego, że ja mam też takie wrażenie, że wychowała się pani w trochę niespokojnym domu, w takim, być może właśnie żywiołowo reagowali domownicy na wiele, jakby na siebie, to w pierwszej fazie relacji, w pierwszej fazie małżeństwa z pani mężem, pani mogła w tych takich niespokojnych waszych, no tak to nazwijmy, w takich niespokojnym dopadaniu do siebie, nie upatrywać większego zagrożenia. Natomiast dziś to się już rozwinęło za daleko. I teraz co mamy w dacie urodzenia pana? W dacie urodzenia pana mamy 29.03.58. 10, 15, 23. I niech teraz pani spojrzy. Pani mąż jest już pod wpływem tej wibracji, tak? A właściwie jest już coraz bliżej tej wibracji. 23 to jest piątka, to jest ta gwałtowność. Oczywiście to jest niosące światło, tylko chciałoby się powiedzieć, że to światło, które on może wnieść w pani życie, to ujawnienie faktu, że dokąd pani nie zdecyduje się stanąć w obronie siebie, dotąd nikt w pani obronie nie stanie, bo pani też do końca na zewnątrz nie mówi o tym. Ma pani szesnastkę w kluczu wcielenia, więc trudno pani przychodzi opowiadanie własnych historii. To jest tak, jak ktoś panią złapie w momencie słabości, w momencie, kiedy trójka będzie się domagała czasu dla siebie, wtedy pani może wyrzucić z siebie parę informacji. Ale ta szesnastka
w kluczu wcielenia jest właśnie takim, ja bym powiedziała, jakby mieleniem w sobie. To jest takie zaciskanie się do wewnątrz, zawijanie się do wewnątrz. Natomiast 29 z dnia są to, jest to szczególna wibracja. I teraz mamy tu tak informację o tym, że jest to człowiek, który rzeczywiście duchowo jest dosyć mocno rozwinięty. On tu jeszcze ma też to 32, tu, co powoduje nadpobudliwość, tak to mogłybyśmy określić. Z drogi życia pani mąż też ma piątkę, więc tak naprawdę jest to granat z wyciągniętą zawleczką. Ale 29 nazywa się aniołem albo demonem. To jest taka wibracja, która nie jest do końca określona jako zawsze jest to dobry człowiek, a wręcz przeciwnie, często niezrealizowana na poziomie głębi rozwoju duchowego, będzie powodowała, że zachowania człowieka z 29 są dużo boleśniejsze, dużo trudniejsze i dużo bardziej raniące niż zachowania każdego innego człowieka, na przykład z nadmiarem piątek, bo może ktoś być porywczy, może ktoś być gwałtowny, ale negatywnie realizowana 29 wnosi coś, co ja bym mogła tak pospolicie nazwać taką szujowatością, tak? Czyli że gdzieś ktoś potrafi tak wypreparować sytuację, potrafi tak trochę jak pająk opleść tą swoją ofiarę pajęczyną, potrafi wstrzyknąć w nią jad i z taką lubością przyglądać się, jak tu jeszcze niby ktoś żyje, a ten sok trawienny trawi tą ofiarę od środka. Dlatego często mówi się właśnie, że 29 mają ludzie, którzy są albo aniołami, albo demonami. Lepiej by nam było, gdyby byli aniołami. Niestety do pewnego poziomu duchowego my dochodzimy na drodze poznawania swojego takiego wewnętrznego usłyszenia, wewnętrznego głosu, poznawania wewnętrznego przesłania duchowego i poszukiwania własnej ścieżki wzrastania duchowego. Umówmy się, zwykle to się niestety nie dzieje ani prosto, ani łatwo, ani przyjemnie. Niestety pani tą jedenastkę w negacji, bo ona musi trochę w negacji się odzywać. Jeśli pani idzie nią teraz, to tak jakby pani, brak pani zdecydowania przykrywa pani wyższą racją, na rzecz której jeszcze pani w tym związku chwilę pobędzie, jeszcze pani w tym związku chwilę potrwa. Szesnastka niesie takie, że tak powiem, przesłanie, które mówi: zastanów się, czy chcesz być tym, kim w tej chwili, przy takim traktowaniu jesteś, bo jeżeli nie chcesz, to nie uda ci się z tego wyjść w sposób łagodny w białych rękawiczkach, tak? 29 w białych rękawiczkach morduje swoje ofiary, w cudzysłowie oczywiście morduje ofiary, ale 16 z 11 nie. Dlaczego? Dlatego, że 16 jest odnowieniem w naszym życiu poprzez zniszczenie starych struktur, ale bardzo często jest również autodestrukcją, czyli trwaniem w sytuacjach, które dla nas są niszczące. I w momencie dojścia do pewnego rodzaju punktu krytycznego, kiedy można byłoby powiedzieć, jest niemalże za późno, dopiero zaczyna się, że tak powiem, to przewartościowanie, ta przemiana głęboka, ta przemiana duchowa. Tak jak powiedziałam, ja nie chcę mówić, co pani ma zrobić. Jest pani w tej chwili w 9 roku osobistym. Ten 9 rok osobisty jest też czasem, gdzie to, co dla nas jest już niedobre, w taki czy w inny sposób będzie z naszego życia wycofywane albo naszymi decyzjami, bo podejmiemy decyzję o zakończeniu czegoś, albo samo będzie się tak komplikowało i tak rozpadało, żebyśmy my zobaczyli, że nie ma już dalej sensu o to się starać, o to walczyć. Dlaczego? Dlatego, że to, co odpada w dziewiątce,
jest już wyeksploatowane energetycznie. Już tego nie da się rozwojowo zagospodarować w pierwszym, w drugim czy w trzecim roku osobistym. Ale to nie znaczy, że jeśli my się z uporem maniaka będziemy starać zatrzymać jakiś proces rozpadu, że my nie przeciągniemy sobie na nowy cykl numerologiczny sytuacji, która jest dla nas chora, tak? Która tak naprawdę w sposób naturalny powinna się zakończyć. Państwo wiecie, że ja lubię porównania, bo te porównania pozwalają nam lepiej zrozumieć, o co chodzi w tej całej filozofii duchowości. I jeśli chciałaby Pani dobrze zrozumieć, dziewiąty rok osobisty, w którym Pani jest, jest to czas, kiedy coś umarło i trzeba to pochować. Natomiast to, że umarło, jeszcze wcale nie znaczy, że się samo pochowa. To tak jak ktoś nam umrze. Umrze i już nie można dalej jakby wieść normalnego życia ani z tym człowiekiem, ani w obrębie tego człowieka. Natomiast naszym ruchem, skoro coś się skończyło, jest odstawić to na przeznaczone miejsce. W przypadku człowieka odstawić tak ciało, oczywiście z należnymi honorami, na cmentarz. Ale teraz wyobraźcie sobie Państwo, że jeśli my w świecie duchowym jakby nie do końca potrafimy dostrzec, że to już jest pewien rodzaj nieboszczyka, tak? Ta sytuacja, to zdarzenie, ten związek jest już jak nieboszczyk. Leży na katafalku i teraz my go powinniśmy pochować, ale my bierzemy sobie tego takiego nieboszczyka na plecy i zamiast na cmentarz, to wleczemy go do naszego domu. I tak wygląda niezamknięcie lub ograniczenia w zamykaniu w dziewiątym roku osobistym. To, że to umarło, nic już tego nie zmieni. Ale my tego nieboszczyka, tego trupa wzięliśmy na plecy i wleczemy go do pierwszego roku osobistego. Jak możemy zacząć nową jakość życia, mając trupa na plecach? Trupa, który się będzie nam regularnie rozkładał. Rozkładając, będzie wokół nas tworzył cały czas atmosferę utrudniającą dojście do nas pozytywnych ludzi, dojście do nas pozytywnych sytuacji. Kiedy my będziemy stawać na drodze czy na granicy nowej sytuacji, nasze ręce będą zajęte trzymaniem trupa na plecach, więc nawet nie będziemy mogli tej sytuacji wziąć i do siebie przybliżyć. Ale witam kolejną osobę. Halo? Halo, halo? 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 Dzień dobry, Pani Danusiu. Witam serdecznie. Jolanta z tej strony. Witam Pani Jolu. Urodzona 21 maja. Tak. 1957. Tak. Ja mam do Pani dwa pytanka. Pierwsze, no ważne, chodzi o uczucia. Czy ja jestem, znaczy się ja jestem, ja mam nadzieję, że jestem. Mhm. Normalnego, uczciwego faceta, z którym mogłabym no, coś zbudować, czy mieć jakiegoś dobrego przyjaciela, bo miałam różne nieprzyjemne przejścia. Pani Jolu, jakieś tam badania genetyczne robią, to może GMO stworzą w postaci męskiej? Nie wiem, czy taki się znajdzie. Ale mam jakąś nadzieję na coś pozytywnego. A drugie pytanie to chciałabym, żeby mi Pani powiedziała, co z numerologii mojej wychodzi, ale już na tą końcówkę, bo ja sama coś sobie sama liczyłam. Mm-hmm. Ostatnią czwórkę, potem chyba dziewiątkę w tej piramidzie. Mm-hmm. To tam nie będzie oznaczało, okej? Okay? Dobrze. Wszystko powiem, to znaczy tak, rzeczywiście jest pokazane, że nie będzie Pani sama, że będzie tutaj Pani miała związek.
trochę chyba nie do końca taki, jaki by pani sobie życzyła, bo pani w tym związku pokazana jest jednak jako ta silniejsza, tak? Czyli no, mężczyzna jest taki nieco anorektyczny, nieco rachityczny, trochę wystraszony, bardzo subtelny, bardzo taki, bardzo ciepły. To może być nawet też ktoś, kto w jakiś tam sposób zajmuje się właśnie tym rozwojem duchowym. Taki, wie pani, taki bardzo, bardzo eteryczny człowiek. Niestety pokazuje mi się, że to pani będzie w pewnym sensie musiała organizować to wasze życie partnerskie. Dlaczego? Dlatego, że pani dla tego mężczyzny będzie romansem. Będzie pani takim romansem przez kilka ładnych lat, bo karty pokazują, że przy tym człowieku jest kobieta, która nie może wieść życia samodzielnie. Czasami to jest choroba, czasami to jest jakaś niezdolność, wie pani, do samodzielnego funkcjonowania, tak zwana pożyteczna niezaradność. Niektóre kobiety mają tą cudną cechę bycia niezaradnymi, a pani niestety ma cechę bycia zaradną za wszelką cenę, tak? I jest pokazane, że mężczyzna nie będzie mógł, nie będzie chciał, nie będzie możliwości, żeby z tą kobietą rozstał się. Dopiero karty pokazują, że kiedy zmieni się jego status na wdowiec, tak, dopiero będzie mógł pani ofiarować siebie w pełnym spektrum. Daje to pani przyjemność, nazwijmy to, gotowania dla kogoś, wyczekiwania na kogoś, spędzenia weekendu, wyjechania na kilka dni z kimś. Natomiast nie daje to pani zasypiania i budzenia się w ramionach człowieka, którego pani kocha. A to też dobrze, bo ja chrapię. I to lubię, skupiamy się na pozytywnych, a nie na negatywnych. Na razie przyznam szczerze, że jest pokazane, że ma pani takie marzenie o królewiczu na białym koniu, tak? Ale ma pani bardzo złą pamięć po poprzednich związkach i jest w pani jeszcze na chwilę obecną taki, ja bym powiedziała tak, z jednej strony by pani chciała, żeby ktoś się w pani zakochał i pani w kimś, a z drugiej strony tak trochę patykiem odgania pani różnych ludzi ze swojego życia. No jest, bo tu piątka pucharów to jest taki, ja bym powiedziała tak, to, że pani dziś ma siłę tym patyczkiem wywijać i ich odganiać niektórych, to ja chylę czoła, bo po piątce pucharów często idziemy na kolanach w życiu, tak? A pani jednak ma jeszcze siłę machać rękami do tego wszystkiego. Także tu pani Jolu, jest pani wewnętrznie twardą kobietą, taką bardzo, bardzo na ziemi, tak? Stojącą nogami, ale tąpnęło pani emocjami i ja powiem jeszcze inaczej. Bardzo często po piątce pucharów my już nie chcemy kochać tak, żeby czyjeś odejście wyrywało nam serce, tak? Bardzo często po takim traumatycznym przeżyciu emocjonalnym my już właśnie wolimy, żeby ktoś bywał, a nie był, tak? Bo jak znika, to odczuwa się tylko w niektóre dni jego nieobecność, a w inne dni to, że go nie ma, jest naturalnym procesem. Więc to też może być zupełnie nieświadoma taka, nazwijmy to, co pani powiedziała, a to i bardzo dobrze, że go nie będzie ciągle. Natomiast karty jakby pokazują, że taki mężczyzna rzeczywiście w pani życiu będzie, który będzie bywał, który będzie tworzył z panią związek, bo to nie jest pokazane do końca jak romans pod tytułem nikt nie wie o co chodzi, tylko jest to raczej pokazany związek nieformalny, ale w jego życiu do niego przypisana będzie kobieta, której nijak nie będzie się można, że tak powiem, przez pewien czas pozbyć. Czy jest tam pani jeszcze, pani Joleńko? Nie ma pani już, więc to jest właściwie jakby tutaj najważniejsze. Ja po przerwie pani opiszę pani piramidkę, potłumaczę, co tam z tej piramidki wynika, bo tutaj już panowie mi mówią, że tylko minutka, więc może sobie tylko zapiszę pani datę urodzenia tu już na planszy, żeby było później, jak wrócę, żeby było widać. Halo, tu jestem.
czyli pani Jola, 21.05.1957. I tu już sobie policzyłam trójeczkę. O, i pani Jolu, jak wrócę po króciutkiej przerwie, to proszę być przy telewizorku i wszystko pani opowiem, co wynika z pani piramidy życia. Państwa zapraszam, bądźcie ze mną zaraz po przerwie.